Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Dead Space 2. No, nie tym razem nie gramy już w nocy, tylko po południu, więc nie powinno być tak strasznie. A też muszę sobie przypomnieć, gdzie tak właściwie mamy iść. Tam. Podejrzewam, że przeczesałem już tutaj okolice, ale wypada jeszcze zajrzeć. Okej, tego pana troszeczkę wyciągnąłem na siłę z łóżka. Może nie chciał wstawać. W sumie spawn. Snem wiecznym. Nie, no dobra, co my tutaj mamy? Ej, nie przeczesałem jednak. Ha. Dobra. Więc jeszcze tutaj trzeba poszukać. Przydatnych przedmiotów, proszę bardzo. 100 kredytów w gratisie. Plus... Ożysz! No tak, wcale nie będzie strasznie, wcale. Okej, dobra, ale strzelanie dokończy. Widzę obcykane ładnie, tylko kurde... O, dobra. Starczy, ale schował się za walizką. Ja bym chciał jeszcze mi jakąś krzywdę wyrządzić zaraz. Dobra, kolejne kredyty. A z tego naboje do mojej... Ej, właśnie, czy ja tą broń w ogóle przetestowałem? Jak to tak właściwie strzela? Czy obniżona pojemność magazynka to jest opłacalna? Moment, chyba nie windą, nie? No właśnie, tam. Dobra, lecimy. Nie ma co wstrzymywać. Już mniej więcej wiem, o co chodzi i co trzeba zrobić. Trzeba przeżyć. No dobra, ale to wiedziałem od samego początku. O-o. Dobra. Albo wcale nie dobra. Shit. Szyby pękają, nie jest dobrze. I zwłoki wstają też, również to nie jest dobre wcale. Ło, ale broń nie. Czy nie nieźle, jeżeli już trafi. Dobra, ale może oszczędzajmy. Bo można dobijać z plazma katera po prostu. A później oczywiście dla bezpieczeństwa double tap. Czyli papeć na pysk. Ej, dwa przedmioty wyrzucił? O kurde, ale bonus. A spokojnie, zaraz to naprawimy. Może uda mi się coś znaleźć jeszcze. O, proszę bardzo. Naboi jeszcze więcej. A w ogóle co tutaj grają w kinach? Safe sound. Join us in protecting our community. Nie, czyli to wcale nie jest reklama filmu, tylko po prostu rekrutacji do sił porządkowych. A, dobra. Niepotrzebna rozkmina. Malfunctioning, tak? Sorry. Czyli nie działa. Tutaj zamknięte. Kurde, nie wiem, jak wygląda klucz. Na pewno nie taki zwykły, normalny, który wkłada się w dziurkę od klucza, to na pewno nie. Może jakiś program, dodatkowy software. O, shit. Moment, moment, moment. To był kosmita, czy człowiek? Kosmita, o kurde. Aha, ale ten z gatunku eksplodujących, jak się trafi w dobre miejsce. A moment, chyba kolejny. Aha. Strzały w głowę nic nie dają. No właśnie. Trzeba po prostu strzelać celnie. Na tym się skupić przede wszystkim. Chyba jeszcze ktoś? Chyba nie, ale tu jest jakiś przedmiot. Ale w sumie... No właśnie, tutaj pełno rzeczy po nich zostało. Sporo kredytów. Chyba to była apteczka. Ale pewności mieć nie można. Kurde, schizujące jest to światło. W ogóle gra jest troszeczkę ciemna. Mimo tego, że brightness troszeczkę podwyższyłem na początku szyb. Powiedziałem, że celności, ile strzałów poszło niepotrzebnie. Jak, moment, tak? Power has been restored, czyli co, tamte drzwi już są otwarte? Stoją otworem przede mną, ej. O! Nie, ja pierdzielę, myślałem, że to jest sylwetka tam w oddali, a to kłębek dymu. No dobra, skoro już teraz mogę tutaj wejść, to coś mi wyskoczy gdzieś z boku, coś? Oj, chyba nie będzie musiało. Objective updated. Nie, completed chyba nawet. Okej, okay, chyba... narzeczona. Aha. Piekielny pociąg, nie wierzę.
No przecież autentycznie zostawił za sobą spalony szlak. Ej, kurde. Jak z opowieści o duchach. Jeden skład, który się wykoleił. Nie. Ej, zostaw go. Nie, w sumie, aha, tak, za drzwiami oczywiście. Kolejne zmarnowane pociski. No właśnie, trzeba poczekać, aż sami grzecznie wyjdą. No właśnie, czemu by nie skorzystać z pola stazy? Może nóżkę. Ej, spowolniłem papcie, widzicie to? Nie wiem, jest chyba po prostu niebieski. Ale kto gubi buty tak od razu? Choć w sumie, podobno jak się umiera, to się wyskakuje z butów. Jak ktoś widział pozostałości po jakimś wypadku samochodowym, gdzie ktoś niestety zginął, to faktycznie to jest prawda. Cholera wie, jak to się dzieje. Nie, jednak muszę się bardziej skupić na tym, co otacza mnie teraz tutaj. Nie chcę się tak przestraszyć już następnym razem. Okej, moment, coś ciekawego? Jakieś porady? Chyba nie. Dobra, skoro drzwi z tym otworem, wejdźmy i my. Do Lingana. Bankowo chciałby wstać. Bankowo. Więc może niech wstanie tam przy drzwiach dopiero. No nie wierzę, że w tych walizkach nie ma nic przydatnego, Isaac. No aż nie chce mi się wierzyć. Ej, można dokonać destrukcji pociągu. Od wewnątrz. Nie, no dobra, nie będziemy niszczyć. Jeszcze później przyjdzie jakiś mandacik, bo pewnie monitoring w tych tramwajach jest. Okej, dobra, pyk. Unlock. Ten nie wstanie, bo już by wstał. Tamten... też już nie. A nawet jeśli mają zamiar wstać, to wstaną tam z tyłu wszyscy. Dobra, to jest chyba racjonalne rozwiązanie, chodźmy. Moment, i to wszystko po to, tylko żebym mógł... A nie, myślałem, że będzie wchodził, że to jest coś a szyb wentylacyjny, a tutaj minigierka. Okej. Jedno szarpnięcie. Drugie szarpnięcie. I trzecie. I do 3 razy trzeba było szarpnąć, żeby coś tam wyszarpnąć. Ej. No właśnie, jednak ktoś. Nagle nic z tego nicowego, jak już ruszyliśmy. Jakiś spóźnialski na ostatnią chwilę zdążył. I po co mu to było? No i po co ci to było, kolego? No po co? Ech. Możesz! A ty skąd? O, no pięknie trafiłem. No dobra, skoro jest spełniony tu delikatny pieprz. No tak. Ja tak dać się obrzygać kwasem. A i to spowalnia jeszcze. Szyb. Ej, on jeszcze żyje, no kurde. Wow! No mogłem się spodziewać, że coś będzie grubszego. Ej, czy widziałem dobrze, że dostałem do oszczepnika, że tak powiem, do broni strzelającej kolcami, takimi dłuższymi, też bardziej podchodzącymi pod włócznie albo oszczep. Ej, czyli jakby co, jak nie starczy kredytów, sobie kupię kolejną broń i już będzie zapas amunicji. Dobra, dobrze prosperujemy teraz. Okej, tego dla bezpieczeństwa. Tu nie rozumiem teraz, jaki jest sens przemieszczania się z tak do tyłu, teraz z powrotem. No okej, dobra, uruchomiliśmy, ale po co teraz iść do przodu? Można by tam siedzieć z tyłu, skoro jest wyczyszczone. No i co teraz mam skakać? No oszaleliście. Serio? A ja tu steruję. Jakim cudem? Rozumiem, że mam tam wskoczyć, albo nie, unikać drzwi, które wypadają. Okej, to może teraz trzymajmy się od tej strony. Shit, na jakiej zasadzie to działa, nie? Tak właściwie, czemu sobie mógł tak wyskoczyć? Jeszcze prędkością wyprzedził pociąg, no to kurde. Dobra, a apteczka musiała wejść. Tutaj musi wejść celność. No! Pięknie. No przeładuj, zasłużyłeś. Ja na jeszcze jedną apteczkę. A czemu nie? No choć w sumie za ten cios drzwiami, kurde, przed chwilą. Dobrze się odwróciłem.
już chyba nie zipie, nie? Aha. Czyli co, teraz rozumiem to samo po prostu. Kiedy się nie spodziewam, przeciwnik będzie pojawiał się za mną. Jakiś straszny nekromor. Albo nie. Albo coś przede mną się stanie. Ja i właśnie dlatego w środkach komunikacji publicznej powinny mimo wszystko zapinać się pasy. Choć nie zawsze są. Oś, kurde! Aha, myślałem, że mam otwierać. Oj, to noga! Jeżeli będzie wychodził... To już bez jednej nogi. Ej, moment. Czy wam nie przypomina ta scena jakiejś pewnej gry z PlayStation 3? Niedawno 4, wersja remastered. O, za blisko! Mogę teraz zmienić broń? Z chęcią bym sobie zmienił. A. No dobra, jestem łatwym kąskiem. No nie, street, nie, he, najgorszy moment! A. No, kurde, ej, żyję. Tę świąteczkę. Najwyższa pora się... uwolnić oszy. No, już myślałem, że to nie nastąpi. Brakowało mi trochę możliwości jakiegokolwiek ruchu. No, jak zwykle, maksymalnym fuksem. Dobra, ten wielkołud jeszcze wyskoczy teraz, czy... chwila spokoju i mogę sobie skrzyneczkę przyciągnąć. This won't be the most pleasant route, but it'll get you to the Cassini Towers residential sector. Damn it! Tightman has your signal again. Keep moving. Okay. You're very important to them, Isaac. Hold tight. I'll contact you soon. Zauważyliście, jaki Isaac mimo wszystko zachował spokój? Nieplanowany postój. I tyle. Ale tutaj ledwo co, naprawdę, no ile brakowało? Parę metrów? No jeszcze fala uderzeniowa w eksplozji go sięgnęła. Więc nie mógł być aż tak bardzo daleko i bezpiecznie. Ej, kolejny Pulse Rifle. Ale karabin, kurczę, ciężko rozczłonkowuje. Ale dobrze strzela za to. A może zainwestujemy? Jeżeli znajdę odpowiednią ławeczkę i troszeczkę kredytów przybędzie. No, dobra, to może coś tutaj się kryje? Haha! Power Note. No i opłacało się nadłożyć troszeczkę kilometrów. Delikatnie Isaaca zmęczyć, bo cisnę mu teraz cały czas sprintem, no a jakżeby inaczej? No skoro jest nielimitowany pasek staminy. Ej, tak ja mógłbym nie zauważyć tak na środku leżących przydatnych rzeczy, no ej. Nie, serio. Muszę tutaj dokładnie się przyjrzeć, tu widzę oszczep jakby co. Będzie można z niego zrobić użytek. Aha, dobra, przechodzenie przez płomienie nic nie robi. Czyli strój Isaaca jest ognioodporny. Aha. Nie czujesz jakiegoś pieczonego mięcha teraz, Isaac? Coś? Nie? No to dobrze. Przydatna wiedza na przyszłość. Teraz trzeba będzie przejść przez lawę albo coś w tym stylu. Wiadomo, może śmiało można iść. Dobra. Czysto? Czysto. Nie, dobra, serio. No, chyba już wystarczająco nas zbierałem. Potrzebnych rzeczy. Kolejnego Power Node'a na pewno nie znajdę. No chyba, że naprawdę leży ich tutaj więcej niż się spodziewam. A ja po prostu nie jestem na tyle wytrwały, żeby znajdować wszystkie. Okej, ale save zawsze w cenie. Na trzecim miejscu, żebym przypadkiem swoich nie nadpisał. Aż szkoda. A to bardzo łatwo zrobić. Tylko dwa razy trzeba wcisnąć A. Po prostu raz wybrać i drugi raz potwierdzić. Okej, za mną nic. Aha, no mogłem patrzeć przede mnie. Czy ty przed siebie? Ha! Uciekł. Boi się światła. Aha, na pewno. Aby co trzasnąć. Jo, z włokami. Nie. Aha, z tej strony jest jeszcze przejście. Ja myślałem, że bezpiecznie stoję przy ścianie. Do Power Note. Którego wzięcie nie uruchomiło żadnego przeciwnika. Dobra. No tak!
się musiało wręcz wydarzyć. No, za duży spokój przez zbyt długą chwilę. Aha, zobaczymy, czy z góry będzie zbiegał jeszcze. Jakby coś, średnia apteczka. Nie, lepiej rozczłonkowywać wszystkie leżące zwłoki, bo może podlecieć ten nekromorf, który... Ten, który wygląda jak latająca płaszczka. Który potrafi przejąć kontrolę nad zwłokami i zrobić nowego nekromorfa z nich. Nie, no chyba nie będzie wbiegał, nie? Na górę, zaraz. A może? Nie, dobra, chyba spokój. Względny. Gdzieś tutaj będzie ławeczka? Leżysz, kurde! Ej, nie. Biegające małe dzieci? Co, czy w sumie nie. Dead Space 1 były jeszcze mniejsze, ale ej! Łoszy! Nie, pierwszy zgon. Nie z swoich rąk. No. Chyba się udało. No. Okej, dobra. Parę w łapach Torma. Czemu to nie mogę uciekać? Kurde. I po mnie pierwszy zgon. Dobrze, że zapisałem. Ale paść na normalu, serio? Kurde, trzeba było tupać bardziej. Babcie są mocarne, tego trzeba było się trzymać. A nie panikować. Ej, ale w sumie moment, ja tu nie zapisywałem, a już jestem na miejscu. Okej, ale przynajmniej wiem, że stamtąd będą wybiegać. Więc może w tą stronę. Delikatnie, dobra, parę kredytów. Co to jest? Sklep z zabawkami dla dzieci? Na środku stacji kosmicznej? Dobra, co tam można kupić? A, trofea. Moment, a może to nie jest sklep? Co to tam właściwie jest? Titan Station Elementary. Ej, szkoła! Aha, już wiadomo, skąd te dzieci. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Nie, choć tutaj chyba to nie jest szkoła akurat. Fashion Kid, aha. Przegrały z modą. O, to jest jedyny punkt waszego wyjścia, no to ej! Zapraszam. No w nie, wcale nie! Dobra, może apteczka już zawczasu? Co teraz, delikatne pole stazy? Dobra. Kurde, chyba line gun by się tutaj bardziej nadał. Aha. No nie. Jednak nie, bo troszeczkę mało amunicji. No, ale wpadł Isaac w furię i proszę bardzo. Z oszczędnością amunicji nawet się udało. Ej, ale coraz mniej. Cholera, jak on się nazywał? Isaac bardziej widzi swoją zmarłą narzeczoną niż jakieś symbole, ale kto wie, może to jeszcze nadejdzie. Czemu Isaac tak ludziom wiadomości nie wysyła nagminnie? Czyżby był typem samotnika? W sumie teraz już na pewno, jak druga połówka jest dead. Ej, no moment, no właśnie, już myślałem, że nic tu nie ma, bo zwłoki zniknęły. Myślałem, że przedmioty też. Ale dobra, coś tam nazbierałem. Ej, Gundam? Nie, niemożliwe. Toy. Dobrze to rozczytuję. Czy może Toy Joy, co... nieważne. Widziałem tutaj sklep, trzeba z niego skorzystać. Choć kurde, wiecie co? Przed sklepem zapiszmy sobie, bo mogę poczynić nietrafne inwestycje. Fajnie mieć później możliwość poprawienia swoich własnych błędów, tak praktycznie od razu. Ej, już prawie półtorej godziny gramy w tą grę razem. Ej, nieźle. Wydaje mi się, że to dopiero sam początek. Ale ja przeciągam te materiały. Ej, dobra, ale co można zakupić? W shopie. Za 10 tysięcy. No nie, może nie. Pulse Rifle za 7, Javelin Gun za 11. No do tego już mam amunicję. Dobra, a co mam w inwentarzu swoim?
No troszeczkę tego jest, no i 10 tutaj. A fajnie jest mieć kolejną broń, jakby co. Tylko że cholera, tak naprawdę oszczepy te mogę sobie zrobić sam, przecież mam telekinezę. No nie wiem, czy może Power Notes. No amunicji chyba mam jeszcze trochę. No dobra, kupmy. Dobra, na jakiej pozycji? Na directional padzie to jest? Prawo. Celowniczo wygląda tak. Dobra, spokojnie. Zaraz będziemy mieli chyba okazję to sprawdzić, ale na pewno nie na tym małe knypki, które biegają sobie na czterech kończynach, jak zwierzęta. No tamte większe nekromorfy, które mają te wielkie pazury, czy tam ostrza, cholera wie co to jest. Może nawet wystające zębiska. Tamte przynajmniej zachowują chód dwunożny. No a ci, tak kurczę, no bliżej czworonożnego jednak, ale teraz właśnie ładnie skakał na dwóch nóżkach. Hey Dana, there's this crazy guy that keeps contacting me. I saw him back at the hospital. Nolan Strauss. He was a patient. Nolan Strauss, właśnie. Dobra, już pamiętam. What does he want? He's a psychopath, Isaac. Stay clear of him. He murdered his own wife and child. Okay, I'll be careful. Okay, Diana uważa, że mamy uważać na tego gościa. No ja uważam tak samo, no naprawdę. Też widzi symbole, które sprawiają, że ludzie popełniają morderstwa, no. Więc kurde, trzeba się mieć na baczności przy nim. Patrzeć uważnie na każdy jego ruch. Coś mi się wydaje, że póki tutaj światło nie zgaśnie, to jesteśmy bezpieczni. No ale zaraz jak wysiądzie prąd, a na pewno wysiądzie, po prostu musi. No to wtedy zaczną się pojawiać dopiero paskudstwa jakieś. Nie, tak w sumie. Czy to wam wygląda na statek kosmiczny, czy bardziej na jakąś stację badawczą, czy coś w tym stylu, ale na planecie, na powierzchni planety. Nie no, chodzi mi o to, czy to jest mobilne po prostu, czy nie. Okej, to jest znak oznaczający ten marker właśnie, ten wskaźnik, więc może za chwilkę. Właśnie, może coś w walizeczce się chowa, nie? Ludzie tutaj zostawili ładny bałagan. Leć panika ogarnęła wszystkich, nikomu się nie chciało sprzątnąć. No nie no, te ślady krwi. Aha, no dobra, oni... Sprzątanie to było ostatnie, o czym by pomyśleli na pewno. Okej, jak mus to mus. Ale sprawdźmy. Aha. Dobra, jeszcze tylko to. Bucik. Możemy iść. Text log. Dla dociekliwych. Altman z Footsteps. Bla 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 bla. I do końca. Interesująca lektura, ale może zajmiemy się tym, co jest przede mną. Jak to się ściąga? Nie telekinezą. Aha, a próbowałem, serio, próbowałem wcisnąć A na samym początku. No, dobra, raz. O, dwa. I trzy, nie, serio, jakby hakowanie maszyn było tak proste. Jak Isaac sprawia, że to wygląda, to naprawdę każdy byłby inżynierem. Trzy pociągnięcia, trzy szarpnięcia i proszę bardzo, wszystko. Sprzęt elektroniczny się ugina pod siłą twojej woli i umiejętności w sumie. Wyrywania kabli ze skrzyni. No, ale z kolei windy nie słuchają, bo zamykają drzwi przed nosem. Kurde, zero szacunek. Myślałem, że byłeś rowdy mnie do residential. To wygląda jak Unitology Recruitment Center. Am I still on track? Yes. There's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini Towers. Stay sharp. Aha, dobra, czyli dalej jesteśmy na dobrej drodze. Mimo tego niezaplanowanego postoju. Kolejny text log dla dociekliwych. Dla znających angielski w formie pisanej. Nie, ale z tego co wiem, to trójka już jest spolszczona na bank. Kiedyś tam w PlayStation Plus była, zassałem sobie, ale samo strzelanie, więc nie przeszedłem, ale... Chociaż nie, w sumie? Nie, chyba gdzieś przy końcówce już z nudów poległem, no, ile można chodzić i strzelać po prostu. No, ale tam było wszystko po polsku. Ha. Więc w sumie może kiedyś sięgniemy na tym kanale po tą część Dead Space. No, zobaczmy jak to się przyjmie. Okej, jeden dobry strzał! No, Isaac! No, ale tak się udało.
Był chyba ostatni moment, żeby trafić. Oj, tego większego. I ujść życiem. Nie lubię, kiedy mnie tak otaczają. Dobra, nara. Dystans, apteczka, odwrót i parę cennych strzałów. Pięknie. Druga wolna. Okej, to jeszcze moment. Jeszcze tylko tutaj potupmy delikatnie panią. Też dzieciaczki. No niestety, no sorry, ale deptanie się opłaca. Warto poświęcić ten czas, tą krótką chwilę. Moment, czy to jest safe station? Nie, to jest akurat przejście. Dobra, zaraz, za momencik. Za chwilkę tam jeszcze wejdziemy, ale trzeba wyczyścić. Tutaj kolejne dwa przedmioty. Ło, nawet trzy. Okej, tutaj może... Może na wyjść? Nie, jesteśmy w kosmosie, bankowo. No ładnie, to jest wszystko statek kosmiczny. Ha! No ej, naprawdę, jeżeli przyszłość tak by się zapowiadała, no to... No winszuję myśli technologicznej. Takiego kolosa przemieszczać w kosmosie. Aha, jest jeszcze podróże międzyplanetarne. No nieźle. Dobra, no to niestety nie ma innej drogi niż tutaj szybem wentylacyjnym. Dla inżynierów specjalnie. Można szybciej? Nie, nie można. Można strzelać z tej pozycji? Nie, więc... Ewentualnie jestem gotowy na jakieś straszaki, ale nic ponad to chyba. Albo nic, dokładnie. Po prostu nic. Krótkie przejście tylko. Alright. To może stojąc tutaj, gdzie jest bezpiecznie. Weźmy co tam jest przed nami, żebyśmy później nie byli zdekoncentrowani. Kolego. Co to za odpoczywanie? No, z nogi będzie ci trudniej później wstać. No. I to rozumiem. Bez utraty nawet pocisku. Jeszcze krzesełko. Nie, tu nic więcej nie ma. Nie, to nie jest Nolan Stross. Okay. Whoever sees this, listen up. Słucham uważnie. To pull blades off dead ones and shoot it back at them. Watch. Watch. Czyli dokładnie to, co zrobiłem przed sekundą, przypadkiem. Niezamierzenie. Nie, widzicie? Nawet w takich ekstremalnych warunkach ludzie nagrywają poradniki. Dobra. A co, jaki jest twój koniec? Ej, właśnie moment. Czy tu gdzieś nie leżało jego ciało przypadkiem? Moment, czy to nie było to, co ja tutaj tak potraktowałem papcie? No niestety chyba tak. Aha. No tak, niestety. Koleś zrobił ostatni swój poradnik, niestety. Niedługo potem został zabity. Nie, ale dobra, trzeba mu podziękować za dobrą radę. Oszczędność amunicji zawsze jest przydatna w tego typu grach. Ej, no co jest? No. Myślałem, że telekinieza mi się spieprzyła za to, że gościa skopałem. Co my tu mamy? Garaż. Dobra, open. Extreme danger. Tak tam jeszcze też było napisane. Dobra, na szczęście jest zamknięte, więc ekstremalne niebezpieczeństwo jeszcze nie w tym odcinku. Może kiedyś. W kolejnym materiale. Dobra. Czysto. A to brudne jak cholera. O! Pan śpi na warcie chyba. Nie, wiecie co? Dla bezpieczeństwa jeszcze. Ej, sięgnął go mimo wszystko tym backhandem, a myślałem, że nie. Że jednak nie ma takiej opcji. Ej, no przecież tu widzę, że coś leży. Coś połyskuje, to znaczy, że można to podnieść. Nie! To zegarek. Punktualnie 12, nieźle. Nie, ale dobra. To szybkie machanie kluczem francuskim przy ławce. Ale najpierw zobaczmy rig oczywiście. Mam trzy power node'y. Jedną kosteczkę warto sobie zostawić. Dobra, po estazy, no...
line gun, no to tyle rzeczy można ulepszać naprawdę. Ciężko się zdecydować, no ale rig pozostaje zawsze. Mimo wszystko, więc troszeczkę zdrowia więcej. No i jedną zostawimy sobie. No ale dobra, kochani, ja tutaj sobie zrobię jeszcze po prawej stronie w Save Station zapis. Ale w tym miejscu ja nie skończę ten materiał. Ale w sumie może jeszcze tylko szafeczkę. Dobra, no i teraz można oficjalnie pożegnać się, więc kochani, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!